TS251 to serwer typu NAS, przeznaczony do użytku domowego lub w małym biurze. Oprócz tego, że serwer ten m.in. może nam posłużyć jako centrum multimedialne, własna chmura plików, maszyna wirtualna czy serwer VPN, to możemy go także wykorzystać do stworzenia własnej sieci monitoringu. A to dzięki wbudowanej aplikacji Serverline Station. Serverline Station to system zarządzania monitoringiem wideo. Jeśli nasz serwer po uruchomieniu nie posiada tego programu, to aplikację zainstalujemy korzystając z QNAP-owej darmowej bazy narzędzi App Center. Dzięki niej mamy możliwość monitoringu w czasie rzeczywistym, pozwala zaprogramować i zaplanować działanie kamer w przyszłości, na przykład gdy wyjeżdżamy na urlop, a kiedy będziemy już z dala od domu, to w łatwy sposób połączymy się online z serwerem i sprawdzimy nasz monitoring. Co więcej, jeśli nie mamy zwyczaju co chwilę sprawdzać naszych kamer, to system automatycznie powiadomi nas np. o wykryciu ruchu, uszkodzeniu kamery czy nieznanym obiekcie, który znalazł się wewnątrz zaplanowanego kadru. Aplikacja obsługuje najpopularniejsze formaty wideo H264, MPEG-4 czy MXPEG, co pozwala zapisać nagrania w możliwie najlepszej jakości. Oprócz nagrań według wyznaczonego harmonogramu sami możemy uruchomić nagrywanie w dowolnym momencie, a dzięki funkcji inteligentnego nagrywania system sam włączy rejestrację obrazu, na przykład po wykryciu ruchu. No dobra, ale zapytacie mnie, po co mi właściwie taki monitoring? Przede wszystkim dla bezpieczeństwa, swojego, własnej rodziny czy własnych interesów. Kamerę możemy zainstalować na przykład przy wejściu do naszego mieszkania, przy dziecięcym łóżeczku, by czuwać nad pociechą, kiedy jesteśmy w pracy, a nie do końca ufamy naszej niani, lub w biurze czy własnej firmie w celu zabezpieczenia przed kradzieżą lub włamaniem. Do instalacji takiego monitoringu oprócz serwera, na przykład QNAP TS251, potrzebować będziemy przynajmniej jedną kamerę IP oraz router podłączony do sieci. Musimy pamiętać, by sprawdzić, czy wybrana przez nas kamera wymaga dodatkowego zasilania. Niektóre z nich podłączymy tylko dzięki kablowi ethernetowemu, który oprócz połączenia z siecią dostarczać będzie także zasilanie do urządzenia. W takim przypadku będziemy musieli zaopatrzyć się w jeszcze jeden przełącznik z obsługą PoE, czyli Power over Ethernet. Zapewniam Was, że instalacja systemu monitoringu jest bardzo prosta. Przygotowując się do tego materiału robiłem to po raz pierwszy i nie miałem przy tym żadnych problemów, gdyż cała instalacja jest bardzo intuicyjna i na pewno każdy sobie poradzi. Włączyłem swój serwer, a następnie przeniosłem się do aplikacji Serverline Station. Po zalogowaniu zobaczyłem proste menu konfiguracyjne, gdzie wybrałem opcję konfiguracji kamer. Tam program automatycznie wyszukał podłączone kamery i monitoring był gotowy do działania. By maksymalnie wykorzystać możliwości aplikacji Serverline Station, należy zwrócić uwagę, czy nasza kamera posiada funkcję zdalnego sterowania, zmiany punktu ostrości czy nagrywania w trybie nocnym. Im bardziej zaawansowana jest kamera, którą posiadamy, tym więcej dostępnych funkcji monitoringu, z których będziemy mogli skorzystać. Decydując się na montaż takiego monitoringu we własnym zakresie, oprócz niewątpliwych zalet, jakimi są poprawa bezpieczeństwa w domu lub pracy oraz dostęp online do monitoringu z każdego miejsca na świecie, musimy się liczyć z niemałymi kosztami, jakie idą w parze z tą decyzją. Zestaw, który testowałem, dedykowany jest firmom i trzeba za niego zapłacić blisko 7000 zł, a ponad połowa tej kwoty to koszt zaawansowanej obrotowej kamery. Jednak trzeba wspomnieć, że dostosowań domowych serwer QNAP plus kamerę można kupić za około 2500 zł. Dla gospodarstwa domowego jest o wiele bardziej atrakcyjną ofertą. Taki monitoring jest na pewno przydatnym i ciekawym rozwiązaniem, choć nadal zbyt drogim do powszechnego domowego użytku. Jego montaż polecam przede wszystkim małym firmom, które chcą zadbać o ochronę swojej własności oraz osobom prywatnym, których budżet na to pozwala. Ponieważ posiadanie takiego domowego systemu wideorejestracji, oprócz wspomnianych wcześniej kosztów, niesie ze sobą przede wszystkim same zalety.